Sytuacja w Europie i na świecie rozwijała się dynamicznie. Mam na myśli politykę, która miała ogromny wpływ na imprezy sportowe i udział w nich poszczególnych reprezentacji. Wszyscy cieszyli się z powrotu do rodziny olimpijskiej Jugosławii, która wprawdzie wystartowała pod wspólnym sztandarem, ale wiadomo było, że to jest kwestia czasu, że rozbije się na mniejsze państwa. Natomiast istniała dalej wspólnota niepodległych państw, od której oderwał się tylko Azerbejdżan. Przyznając organizację Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, świat był trochę zawiedziony, bowiem liczono, że gospodarzem Igrzysk w 1996 roku będą Ateny na stulecie istnienia nowożytnych Igrzysk. Jednak tutaj biznes i pewne zakulisowe sprawy wzięły górę. Ostatecznie Atlancie powierzono organizację Igrzysk, a co istotne, bardzo modne stało się powiedzenie, że Coca-Cola wygrała z tradycją. Polacy wypadli nadspodziewanie dobrze. Widać, że te 4 lata od Barcelony nie zostały zmarnowane. Przede wszystkim zaimponowali zapaśnicy, którzy jak chłopcy Sztama w 1964 roku trzykrotnie stawali na podium. Złote medale zdobywali Zawadzki, Wolny i Wroński. Paweł Nastula podtrzymał tradycję Waldemara Legienia. Kolekcję uzupełnili Renata Maurer w strzelectwie, Mateusz Kośnierewicz w żeglarstwie i Robert Korzeniowski, który stał się zupełnym dominatorem w chodzie sportowym. Natomiast olsztyńskie czy warmińsko-mazurskie akcenty były bardzo skromne. W skoku wzwyż wystąpił Jarosław Kotewicz. Ciekawa postać, wprawdzie zajął 11 miejsce, ale warto dodać, że pochodził on z jednoosobowego klubu sportowego Ziemia Iławska. Kajakarze średnio, Grzegorz Kaleta wprawdzie zajął 4 miejsce w czwórkach, ale Paweł Baraszkiewicz odpadł w półfinale. Natomiast imponowały inne gwiazdy światowych boisk lekkoatletycznych. Michael Johnson wygrał 400 i 200 metrów. Marie-Jo Perec, francuska, również na tych dystansach okazała się bezkonkurencyjna. Wielbiono multimedalistów, którzy coraz częściej pojawiali się na arenach sportowych, mimo że poziom sportowy był bardzo wyrównany, ale od czasu do czasu rodzą się takie gwiazdy. Na uwagę zasługiwał start zaledwie 12-letniej pływaczki z Kambodży. Zajęła ostatnie miejsce w wyścigu na 100 metrów stylem klasycznym, ale bardzo skrupulatnie odnotowano jej występ.